Dawno, dawno temu była sobie mała wioska z dala od miasta. W tej wiosce mieszkała wiedźma, z której wszyscy się naśmiewali. Wiedźma o imieniu Furia była bardzo niezdarna. Pewnego dnia Furia przygotowywała miksturę do swoich złych uczynków. Bobby, wynoś się stąd! Wylejesz ten eliksir nieszczęścia z kociołka, który rozdam ludziom! Niegrzeczny pies czarownicy Furii nie potrafił ustać w miejscu, tylko ciągle biegał. Ho, ho! Bobby, koniec! Tymczasem Furia przypadkowo wrzuciła za dużo cukierków do kociołka z eliksirem, ale nie zdawała sobie z tego sprawy. Przelała gotową miksturę do małej butelki i zaczęła rzucać zaklęcia. Niech śmiech zamieni się we łzy, radość w kłopoty, a sny w koszmary! Właśnie wtedy rozpieszczony Bobby zaplątał się między nogami wiedźmy. Wiedźma potknęła się o miotłę obok stołu i część eliksiru w butelce wylała się na psa. Bobby nie zrozumiał, co się stało. Spojrzał w lewo i w prawo, a następnie zamienił się w gigantycznego cukierka. Widząc to, Furia spojrzała na butelkę eliksiru i na swojego psa, który zamienił się w cukierka. Cukierek podskakiwał, a wiedźma próbowała go złapać. Bobby, nie idź! Naprawię to! Czekaj! O, powiedziałam, stój! Czekaj! Cukierek odbił się. Najpierw wyskoczył przez okno, potem wpadł do basenu i szybko się rozpuścił. Czarownica Furia spojrzała ze smutkiem na rozpuszczonego cukierka. O tym wypadku było głośno wśród mieszkańców wioski. Ci, którzy mieli dość złej wiedźmy, twierdzili, że na to zasłużyła. Czarownica mieszkająca w nawiedzonym domu została w końcu ukarana za swoją niegodziwość. Tak, nie będzie już mogła rzucać na nas zaklęć. Myślę, że powinniśmy to uczcić. Ale ona jest tylko niezdarną wiedźmą i właśnie z tego powodu straciła psa. Od tego zdarzenia mieszkańcy wioski co roku świętowali w ten dzień jak w Halloween. Natomiast młoda dziewczyna o imieniu Mili co roku tego dnia karmiła uliczne zwierzęta. Cześć! Jesteś taki fajny, piesku! Skacz! No hop! Minęło kilka lat. Czarownica Furia zaczęła obmyślać plan ukarania tych, którzy się z niej wyśmiewali. Tego roku, w Halloween, przebrała się i założyła ogromną dynię na głowę. W ten sposób nikomu nie udało się jej rozpoznać. Ukaram was wszystkich za naśmiewanie się ze mnie! Wzięła butelkę z eliksirem, którą przygotowała, i po raz pierwszy od lat wyszła ze swojej rezydencji i zaczęła pukać do drzwi każdego domu. Nikt nie rozpoznał wiedźmy Furii. Cukierek albo psikus? Cukierek! Kiedy wiedźma usłyszała słowo cukierek, spryskała mężczyznę swoim eliksirem i zamieniła go w gigantycznego cukierka. Śmiej się ze mnie teraz! Potem wiedźma poszła do domu obok. Tym razem drzwi otworzyło dziecko. Cukierek albo psikus? Cukierek! Proszę bardzo! Czarownica Furia zamieniła dziecko w cukierka. Tymczasem Mili, która karmiła uliczne zwierzęta, była bardzo zaskoczona, widząc podskakujące ogromne cukierki. Co? Co tu się dzieje? Skąd się biorą te cukierki?
Mili pobiegła w kierunku, z którego skakały cukierki. Zobaczyła, że ktoś w dyniowym kostiumie śmieje się z cukierków, które przed nią skaczą. Hej, kim jesteś? Co ty robisz tym ludziom? Przestań! Kiedy wiedźma zobaczyła młodą dziewczynę, która biegła do niej, zaczęła szybko uciekać. Goniły się po ulicy. W końcu Mili złapała tę dziwnie przebraną wiedźmę i zdjęła jej dynię. Była bardzo zaskoczona, że to czarownica Furia. Ha? Wiedźma Furia? To ty? Dlaczego po latach znowu robisz ludziom złe rzeczy? Powinnaś przestać. Mieszkańcy wioski na to zasługują, Mili. Mi jest smutno, że straciłam psa, a oni świętują w ten dzień. Mili zdała sobie sprawę, że Furia bardzo tęskniła za swoim psem i że właściwie była samotna od lat. Rozumiem, ale rozwiązaniem nie jest krzywdzenie ludzi. Życzliwość zawsze wygrywa. Mam świetny pomysł, poczekaj! Mili zachęciła małego szczeniaka, który próbował bawić się z podskakującymi cukierkami na placu. I przyprowadziła go do wiedźmy. Masz, spójrz! Zobacz, jaki jest słodki! Ten super pies może zamieszkać z tobą! Czarownica Furia była zachwycona, gdy zobaczyła psa, ponieważ wyglądał dokładnie jak jej poprzedni pies, Bobby. Ale on wygląda jak mój pies! Nie mogę w to uwierzyć! On jest taki słodki! Jeśli obiecasz, że przestaniesz czynić zło mieszkańcom wioski, ten szczeniak może żyć z tobą cały czas i będziecie szczęśliwi. Au, au, au! Serce wiedźmy szybko zmiękło. Gdy pokochała psa, zło w niej nagle zniknęło. Obiecuję! Ten pies będzie teraz moim najlepszym przyjacielem! Dziękuję, młoda dziewczyno! Czarownica ze swoim nowo adoptowanym psem zmieniła wszystkie cukierki, które podskakiwały na ulicy, z powrotem w ich ludzką postać. Nazwała swojego ukochanego psa Cukierek. Od tego czasu Furia wychodzi na ulicę, aby pomagać ulicznym zwierzętom każdego Halloween. Tak jak Mili. Dawno, dawno temu żyło sobie pewne rodzeństwo. Jaś i Małgosia. Niestety ich matka odeszła, kiedy byli bardzo mali. Żyli z tatą w chatce w lesie. Ich ojciec ciężko pracował jako drwal, aby ich nakarmić, a w tym samym czasie opiekował się nimi. Kiedy minęło parę lat, stwierdził, że jest mu zbyt ciężko zajmować się wszystkim, więc postanowił ponownie się ożenić. Nowa żona drwala pochodziła z bogatej rodziny i nie znosiła tego, że byli biedni i musieli mieszkać w jakiejś chacie głęboko w lesie. Dodatkowo nie lubiła dzieci drwala. W mroźną zimową noc, kiedy szykowali się do spania, Jaś i Małgosia usłyszeli rozmowę rodziców. Jak my przeżyjemy tą zimę? Nie mamy wystarczająco jedzenia. Jeśli nie pozbędziemy się dzieci, umrzemy z głodu. Ojciec sprzeciwił się gniewnie. Nie ma sensu się kłócić. Podjęłam decyzję. Jutro zabierzemy je do lasu i tam zostawimy. Słysząc to, Małgosia rozpłakała się. Jej brat Jaś pocieszał ją. Nie martw się, Małgosiu. Jakoś znajdziemy drogę do domu. Tej samej nocy Jaś pozbierał tyle kamyczków, ile zdołał wsadzić do kieszeni. Rano wszyscy udali się w stronę lasu.
ojciec powiedział, że idą na rodzinną wycieczkę. Kiedy szli przez las, Jaś po kryjomu wyrzucał kamienie, aby zaznaczyć drogę do domu. Po południu ich ojciec i macocha rozpalili ogień i powiedzieli, że zaraz wrócą. Odeszli i zniknęli w lesie. Oczywiście nie wrócili. Kiedy nastała noc, straszne odgłosy dzikich zwierząt odbijały się echem wokół nich. Trzęsąc się wraz z odgłosami lasu, nie odchodzili od ogniska, aż księżyc nie zaświecił na niebie. Zaczęli iść za kamieniami, które świeciły w blasku księżyca. Świetnie, Jasiu, to był mądry pomysł. Kiedy dzieci wróciły do domu, ich ojciec był bardzo szczęśliwy i zdziwiony zarazem. Ich macocha również udawała, że się cieszy, ale ona decyzji nie zmieniła. Była zasmucona, że dzieci wróciły. Po 3 dniach macocha postanowiła znowu spróbować. Tym razem, nocą, zamknęła drzwi Jasia i Małgosi, aby Jaś nie zbierał kamieni. Ale Jaś był sprytny. Kiedy szli do lasu rankiem, tym razem rzucał kawałki chleba, które pozbierał po wczorajszej kolacji. I znów zrobił szlak do domu. W południe ich ojciec i macocha udali, że muszą wyjść na chwilę, zostawiając ich znowu samych w lesie. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wrócą, postanowili wrócić do domu przed zachodem słońca. Ale nie udało im się odnaleźć szlaku, ponieważ rozrzucony chleb został zjedzony przez ptaki. Małgosia zaczęła płakać. Pierwszy raz Jaś poczuł się bezradny. Tym razem dzieci naprawdę się zgubiły. Bez jedzenia i śmiertelnie przestraszone błądziły po lesie. 3 dnia zobaczyli białego jak śnieg ptaszka, który ćwierkał dla nich piękne piosenki pięknym głosem. Na chwilę zapomnieli o głodzie i szli za ptaszkiem. Ptaszek zaprowadził ich do śmiesznego domku. Dom ten miał ściany z chleba, dach z ciasta, a okna były z cukierków i był cały pokryty kremem. Jaś i Małgosia nie wierzyli własnym oczom. Dom wyglądał pysznie. Dzieci zapomniały, jak bardzo są zmęczone, i pobiegły do domku. Jak tylko mieli ugryźć dom, usłyszeli głos dochodzący ze środka. Halo? Kto się obija o mój dom? Spojrzały i zobaczyły miłą starszą panią. Kiedy opowiedziały, co im się przytrafiło, zrobiło się jej przykro i wpuściła je do domu. Wewnątrz dom wyglądał inaczej niż na zewnątrz. Był mroczny, straszny i nie czuły się w nim zbyt dobrze. Jednak były tak zmęczone i głodne, że nie przejęły się za mocno. Starsza pani przyniosła najróżniejsze potrawy i desery, a dzieci jadły to, czego nigdy wcześniej nie widziały. Tej nocy spały na najwygodniejszych łóżkach, jakie widzieli. Kiedy obudziły się rano, starszej pani nie było w domu. Zaczęli się rozglądać. Na końcu korytarza zobaczyli drzwi. Kiedy je otworzyli, zobaczyli skrzynię ze złotem i skarbami. Byli bardzo zaskoczeni. Jaś próbował przyjrzeć się bliżej i wtedy usłyszeli jej głos. A co ty tu wyprawiasz?
Kiedy się obrócili, zobaczyli twarz czarownicy tuż przed nimi. Wygląda na to, że ta miła starsza pani to czarownica, która zwabiła ich do swojej komnaty pięknym domkiem. Dzieci próbowały uciec, ale drzwi były zamknięte. Czarownica pociągnęła Jasia za włosy i zamknęła go w klatce. A potem zaciągnęła Małgosię do kuchni. Twój brat jest za chudy. Ugotuj mu coś, żeby był grubszy. Kiedy będzie w formie, będzie dla mnie pysznym kąskiem. Tylko pamiętaj, tobie nie wolno nic jeść. To całe jedzenie jest dla niego. Nie mając wyjścia, Małgosia zaczęła gotować. Na szczęście Jaś był mądrym i sprytnym chłopcem. Postanowił oszukać złą czarownicę. Każdej nocy, kiedy czarownica spała, kopał dziurę w ziemi pod klatką. Czarownica sprawdzała codziennie, czy chłopiec jest już grubiutki. Ale Jaś nie jadł nic, co ugotowała Małgosia. Zamiast tego zakopywał to jedzenie w dziurze pod klatką. W tym czasie czarownica kazała gotować więcej. Trwało to kilka dni i czarownica już nie wytrzymała. Gruby, chudy, wszystko jedno. Dzisiaj zrobię ciasto z Jasia. Obróciła się do Małgosi. Zajrzyj do pieca, czy ciasto jest już gotowe. Będąc w strachu, Małgosia również była mądra jak jej brat i wiedziała, że czarownica będzie chciała ją wepchnąć do pieca. Nie mogę wsadzić głowy i zobaczyć ciasta. Jękła Małgosia. Czarownica odepchnęła ją na bok, a jej samej głowa utknęła w piecu. Małgosia z całej siły popchnęła złą czarownicę, wcisnęła ją do pieca i zamknęła drzwiczki. Małgosia wiedziała, gdzie czarownica trzymała klucze. Od razu pobiegła do Jasia, aby uwolnić go z klatki. Ogień z pieca zajął cały dom. Jaś i Małgosia uciekli z płonącego domu do lasu, ale nie wiedzieli, dokąd iść. Chwilę później znaleźli rzekę. Wielki łabędź zabrał ich na drugą stronę rzeki. Dzieci się rozejrzały i po chwili wiedziały, gdzie są. Pobiegły do domu tak szybko, jak potrafiły. Widząc dzieci, ojciec był bardzo szczęśliwy. W łzach szczęścia opowiedział, że macocha chwilę po zostawieniu ich w lesie odeszła do domu rodziców. I że jest mu bardzo przykro za to, co zrobił. Szukał ich jak tylko mógł. Ale nigdzie nie było po nich śladu. Dzieci kochały swojego ojca bardzo mocno, więc mu wybaczyły. Ale kolejna niespodzianka czekała na ich tatę. Oboje sięgnęli do kieszeni i wyciągnęli złoto i diamenty, które były w domu czarownicy. Ojciec nie wierzył własnym oczom. Wszystkie problemy ich rodziny zniknęły na dobre. I żyli długo i szczęśliwie.